Ponad 4,5 miliona dorosłych Polaków żyje z chorobami nerek. Nawet 90% spośród nich nie ma pojęcia o rozwoju choroby i przez 20-30 lat żyje w tym stanie w nieświadomości. Choroby nerek są wciąż bagatelizowane, a pacjenci nie zawsze słusznie leczeni są na inne schorzenia, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie. Tymczasem wystarczy już 10-15 lat, aby niewydolność nerek rozwinęła się na dobre. I kolejne 10, by pacjent wciąż niepoprawnie zdiagnozowany, zmarł przedwcześnie. Niewydolność nerek została już okrzyknięta współczesną chorobą cywilizacyjną. Przewlekła niewydolność nerek to wieloobjawowy zespół chorobowy, powstały wskutek niszczenia nerek przez toczące się w nich procesy patologiczne, przewlekłe lub ostre. Taką definicję niewydolności nerek podał podczas konferencji Polka w Europie profesor dr habilitowany Ryszard Gellert. Najprościej mówiąc, niewydolność nerek to upośledzenie czynności tych narządów. Oznacza to, że nerki stopniowo przestają pełnić swoje funkcje, w tym najważniejszą, czyli filtrację krwi. Źle filtrowana krew sprawia, że wydalana jest zbyt mała ilość wody, co sprawia, że w organizmie zmagazynowane są coraz większe ilości toksyn i produktów przemiany materii. To prowadzi do stopniowego upośledzenia pracy kolejnych narządów. I rozwoju stanów zagrażających naszemu życiu. Oto objawy, które powinny Cię zaniepokoić. Numer 1. Jesteś bardziej zmęczony, masz mniej energii lub masz problemy z koncentracją. Poważne pogorszenie czynności nerek może prowadzić do gromadzenia się toksyn i zanieczyszczeń w naszej krwi. Może to powodować zmęczenie, osłabienie i utrudniać koncentrację. Numer 2. Twoje kostki i stopy są spuchnięte. Osłabiona czynność nerek może prowadzić do retencji sodu, powodując obrzęki stóp i kostek. Obrzęki kończyn dolnych mogą być również oznaką chorób serca, wątroby i przewlekłych problemów żylnych nóg. Numer 3. Masz problemy ze snem. Kiedy nerki nie filtrują prawidłowo, toksyny pozostają we krwi, a nie opuszczają organizm wraz z moczem. Może to utrudnić sen. Istnieje również związek między otyłością a przewlekłą chorobą nerek. A bezdeksenne występuje częściej u osób z przewlekłą chorobą nerek w porównaniu z populacją ogólną. Numer 4. Twoje oczy są bardziej opuchnięte. Białko w moczu jest wczesną oznaką uszkodzenia filtrów nerkowych, co umożliwia przedostawanie się białka do moczu. Ta opuchlizna wokół oczu może wynikać z faktu, że nerki wydzielają dużą ilość białka z moczem zamiast zatrzymywać je w organizmie. Numer 5. Czujesz potrzebę częstego oddawania moczu. Jeśli odczuwasz potrzebę częstszego oddawania moczu, zwłaszcza w nocy, może to być oznaką choroby nerek. Uszkodzenie filtrów nerkowych może powodować wzrost potrzeby oddawania moczu. Czasami może być to również oznaką infekcji dróg moczowych lub przerostu prostaty u mężczyzn. Numer 6. Widzisz krew w moczu. Zdrowe nerki zazwyczaj zatrzymują komórki krwi w organizmie podczas filtrowania odpadów z krwi w celu wytworzenia moczu, ale gdy filtry nerkowe zostaną uszkodzone, te komórki krwi mogą zacząć wyciekać do moczu. Oprócz sygnalizowania choroby nerek, krew w moczu może oprócz sygnalizowania choroby nerek, krew w moczu może wskazywać na nowotwory, kamienie nerkowe lub infekcje. Numer 7. Twój mocz jest pienisty. Nadmierne bąbelki w moczu, zwłaszcza te, które wymagają kilkukrotnego spłukania zanim znikną, wskazują na białko w moczu. Ta pianka może wyglądać jak pianka, którą widzisz podczas ubijania jajek, ponieważ powszechne białko znajdujące się w moczu, albumina, jest tym samym białkiem, które znajduje się w jajach kurzych. Numer 8. Masz suchą i swędzącą skórę. Zdrowe nerki wykonują wiele ważnych zadań, Usuwają odpady i nadmiar płynów z organizmu, a także pomagają w tworzeniu się czerwonych krwinek, pomagają również utrzymać mocne kości i działają na rzecz utrzymania odpowiedniej ilości minerałów we krwi. Sucha i swędząca skóra może być oznaką choroby mineralnej i kości, która często towarzyszy zaawansowanej chorobie nerek, gdy nerki nie są już w stanie utrzymać właściwej równowagi minerałów i składników odżywczych we krwi. Numer 9. Masz słaby apetyt. Jest to bardzo ogólny objaw, ale jedną z przyczyn może być nagromadzenie się toksyn wynikające z upośledzenia funkcji nerek. Czy odczuwałeś kiedykolwiek dwa lub więcej takich objawów jednocześnie? Koniecznie podziel się wiedzą w komentarzu pod filmem. Inni oglądający z pewnością będą Ci za to wdzięczni. Zapraszam również do subskrypcji i obejrzenia moich pozostałych filmów. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.